Poranki są takie potworne. Krwawią brunatnym atramentem, który w nocy służył mi do zapisywania marzeń. Nagle kurtyny odsłaniają zimne szkło rzeczywistości, po której niejedno pióro się ześlizgnęło. Tak, nieźle spadłem. A kiedyś chciałem być pisarzem i walczyć ostrą stalówką z białą bestią. Teraz walczę szpachelką po białej ścianie pokoju, w którym za niedługo ktoś rozpocznie nowe życie. Nowe troski, nowe nadzieje. Wszystko zaczyna się od białej ściany, niczym białej karty. Dojadając kromkę z masłem, jak papier z klejem, wyglądam z nadzieją przez okno. Nic się nie klei dobrej metafory. Z mej wieży epoki Gierka widok typowy. Brudny skwer i skrzyżowanie. Ukryte znaczenie? Powiadają, że to taki punkt zwrotny na naszym osiedlu. Jeśli pójdziesz w prawo, to coś osiągniesz. A jak na lewo, na monopolowy, gdzie ludzie zawsze mówią na ty, gdy proszą o tytoniowe pochodnie i butle z ginem, zginiesz w tym trójkącie bermudzkim. Z kolei jak ruszysz na północ, to wiadomo, że nigdy tu nie wrócisz. Ciszej, może lepiej o tym nie mówić. Wyznacz kierunek, szepcze mi coś w głowie. Słyszę dzwon z High Hopes. To domofon, chłopaki. No tak, już pora. Jedziemy, dziś mamy remont mieszkania na Złotej. W samochodzie dosyć rodzinnie, termosy i kanapki. Jakaś gadka o pogodzie i wymiana frustracji z akcentem na K i H. Nasza aria niespełnionych ambicji. Tutaj każdy chciał być kimś, marzycielem do potęgi. A potem spojrzał w lustro i je rozbił. I kolejny remont. I pewnie zejdzie nam tydzień. A siódmego dnia odpoczął, a potem znowu stworzył od nowa. Miło wiedzieć, że od tego czasu człowiek nie musi zbyt dużo myśleć o wyższych kwestiach. Mieszam gładź, staram się odświeżyć, żyć pomarszczoną ścianę. Jestem cierpliwy, jak zamyślony, wąsaty majster obok mnie. Chciałbym go zapytać, ile to już lat, ale po co tym gadać? Jego żona dzielnie to znosiła. Teraz jest w lepszym świecie. Teraz tylko poziomica trzyma przy życiu, a zardzewiałe szpachle i kielnie są jak oręż w tym bezsensie. Robić coś i robić. Oto istota i sens. Białe chmury pyłu ze szlifowanej gładzi. Czyżbyśmy zabłądzili w niebie? Sufit już za nami i teraz te cztery ściany, jak cztery drogi na moim osiedlu. Azymut wyznaczony, grzybowy zapach gruntu. Drażni nasze nozdrza. To magiczna receptura Gaspara, który notabene skończył chemię. I żeś tu trafił, chłopie? Z chemią to przecież do jakiegoś koncernu mógłbyś. Chemik zawsze mile widziany. Akcja, reakcja. Tu dolej, tam przelej, szklanicę trzeba donieść. Dziwię się, że ten chłopak tutaj między nami. A on mi na to, że tu czuje się potrzebny. Bo gdy przychodzimy do ludzi, to witają nas jak lekarzy czy zbawicieli. Bo nasza dewiza to zbaw od wszelkiej usterki. Jeszcze tu zeszlifować, teraz będzie gładziutko. Zetrzeć, zagruntować, czekać, szpachlować. Brakuje tu jeszcze Garta, miał wypłatę. Wszystko jasne. Nie wróci szybko. Pewnie za tydzień wróci z rejsu. Póki co odpłynął Titanikiem. Aż się boję, kiedy wróci do nas jak zmartwychwstały Łazarz. Kurenka mać! Macie się trzymać projektu do cholery! Woła Artur, nasz projektant. Znów krzywo. Vincin podaje mi nowe wiadro gładzi. To niespełniony artysta i perfekcjonista. A każda tu robota to jego zdaniem egzegi monumentum. Zupełnie jakbyśmy stali w kaplicy sykstyńskiej i nanosili nowe tynki. Miło wiedzieć, że za parę lat ten kibel i zlew będą tu stały na dobre i złe, jak ponadczasowe posągi, towarzyszące w najbardziej intymnych momentach. Fajnie być potrzebnym. Vincin klepie mnie po ramieniu. Kamień z serca. Odciski na rękach dają znać, że dzisiejsza lekcja była owocna. Wtem jakiś krzyk. Czyś ty zgłupiał? Chcesz mnie przybić do tej skrzyni? Cholera! Przepraszam, nie trafiłem! Tyle razy mówiłem, nie wbijaj po pijaku. Daj ten młotek, sam to zrobię. Powstrzymuję śmiech. Uwielbiam tą robotę. Nieustannie coś się dzieje.
Te niezwykłe drobiazgi migoczące na tle zachodzącego życia. Wchodzi jakiś nadęty facet. Tu, panowie, jeszcze poprawcie, błagam. Co ja miałem z tymi ścianami? Tapety, gładzie, tynki. Ta jest, mówi Wincin. Z kaloryfera bucha woda. Awaria! Że też teraz. Nadchodzi spokojny, zamyślony lucer, zapala papierosa. Sięga po klucz, przekręca. Koniec potopu. Nasz pan życia i pensji oddycha spokojniej. Po chwili wchodzi do pokoju jakiś chłopak o kulach. Poci się i męczy. Miałeś leżeć. Nie wchodź tu. Tu jest brudno, krzyczy facet. Chciałem zobaczyć. Chciałem pomóc, mówi chłopak łamiącym się głosem. Prosi mnie o szpachelkę. Mogę? Patrzę na majstra. Zapada cisza. Wzrusza ramionami. Ja także. Podaję chłopakowi szpachelkę. Bierze ją ostrożnie i delikatnie gładzi ściany. To będzie mój pokój, szepcze. Nowy pokój, nowe życie. Przełyka ślinę i dokańcza. Nowe życie po wypadku. Gładzi ścianę, po czym sięga do wiadra. I znów powoli rozprowadza ten biały krem. Nie przerywam mu. Biorę inną szpachlę oraz łatę. I rozprowadzam na swoim odcinku. Zjawia się łysy Bart. Spóźniony. Z jakimś cudacznym kolesiem. Majster się oburza. No co jest, kurna? Gdzie żeś ty był? A Bart na to. Brata musiałem zawieźć do lekarza, po czym zwraca się do nas wszystkich. Chłopaki, to Kamil, mój braciszek. Ma lekki niedorozwój. Panowie, tu jeszcze nigdy nie było tak ładnie. Zapraszam na obiad. Ludzie traktują nas czasem jak cudotwórców, a my robimy po prostu swoje, a potem taka uczta. Warto było wstać i trochę się narobić przy gładziach. I Kamil się cieszy, po chwili bierze szpachlę i chce dalej pracować. A tamten gość z kulami, Mirek, zrobił już całą ścianę. Patrzę z uznaniem. Trochę poprawiam na mokro. Całkiem nieźle. Odpocznij. Mirek się uśmiecha. Czuje, że się spełnił. Wychodzi i siada gdzieś w holu. Miło się tak pomęczyć, napocić. Patrzy na pokój z radością dziecka. Kamil wciąż się bawi w alchemika, który miesza nam materiały, wyprowadzając z reakcji czysty śmiech i radość. Nawet majster ociera łzy ze śmiechu. Jutro kolejny pokój. Cztery ściany, cztery wymiary, cztery drogi. Tak jak w życiu, aż znajdziemy ten właściwy pokój i wreszcie odpoczniemy.